punktów. Trzeci jest Krzyżaniak, 9 punktów. Czwarty Olszewski, 8 punktów. A także taką samą ilość punktów posiada Ryszard Franczyszyn. Ale tutaj mamy już taki, można powiedzieć, finał. Dlatego, że jeżeli wygra, Adam Łabęcki zostanie zwycięzcą dzisiejszego turnieju. Jeżeli wygra Schofield, a Łabęcki zajmie drugie miejsce, obaj zawodnicy będą mieli równą ilość punktów i nastąpi bieg dodatkowy. Ale zobaczymy. Oprócz nich Kalinowski w białym i Sabina w żółtym. Steve Schofield zablokowany przez brawurowo jadącego Łabęckiego w kasku niebieskim. I w tym momencie wywrócił się niebezpiecznie Schofield. Czterech zawodników, proszę Państwa, czterech zawodników na torze. To się bardzo rzadko zdarza. Mówiłem do tej pory o tym, że obyło się bez groźnych upadków, że jest to turniej towarzyski. Ale nie zapominajmy, tu także walczy się o pieniądze. Tu był właśnie wyścig, w którym decydowały się losy głównej nagrody. I niedobrze. I niestety niedobrze. Wszyscy zawodnicy już się podnieśli. Natomiast na torze leży Jacek Kalinowski. Zaraz zobaczymy, co się dzieje z tym zawodnikiem. Wstał o własnych siłach, a więc nie jest źle. Nie jest źle, jest chyba tylko troszeczkę potłuczony i w szoku. Całe szczęście o własnych siłach nie skorzysta z karetki pogotowia. Wraca do parku maszyn. Ogromne niezadowolenie gdańskiej publiczności. Sędzia uznał, że sprawcą tego wypadku był Jacek Kalinowski. Został on wykluczony z powtórki biegu 17. Steve Schofield w kasku czerwonym, Adam Łabęcki w kasku niebieskim i Robert Sawina w kasku żółtym. Przypominam, wyścig, w którym rozstrzygają się losy pierwszego miejsca w turnieju Kamela. Adam Łabęcki w doskonałej formie. Same zwycięstwa. Steve Schofield, który rozkręcał się z biegu na bieg. Zobaczymy, jak będzie wyglądała walka w tym pierwszym łuku. Jeżeli wyjdzie Schofield na prowadzenie, być może wygra ten pojedynek. Zobaczymy. W tej chwili coś się stało. Zawodnicy zostali odwołani ze startu. Odjeżdża Łabęcki. Bardzo nerwowa atmosfera. I proszę Państwa, zawodnik w kasku niebieskim, Adam Łabęcki, jest wykluczony. Adam Łabęcki, proszę Państwa, Adam Łabęcki został wykluczony z tego wyścigu. Decyzja jest strasznie, powiedziałbym, kontrowersyjna, proszę Państwa, no zemsta w tym momencie. Adam Łabęcki nie stawił się po wypadku, ma taki obowiązek do lekarza dyżurnego zawodów i został wykluczony
zawodów, z tego biegu. No zupełnie niepotrzebny incydent na tak dobrze przebiegającym turnieju. Zupełnie niepotrzebne zgrzyty. Szkoda, szkoda. Adam Łabęcki pojawia się, proszę Państwa, na starcie. Także w tym momencie naprawdę, mimo czarnej flagi, Łabęcki nie rezygnuje ze startu. Bardzo nieprzyjemny incydent, który naprawdę nie powinien mieć miejsca. Psuje to całą atmosferę zawodów. Łabęcki miał się stawić do lekarza. Taki jest obowiązek. To do startu dopuszcza lekarz zawodów. Nie decyduje o tym sam zawodnik. No i proszę. W ten sposób, jeżeli decyzja sędziego jest niepodważalna, Adam Łabęcki traci zwycięstwo w Pucharze Kamela. Adam Łabęcki jest naprawdę ambitnym zawodnikiem, no ale niestety trudno oczekiwanie się zawodnikiem. I dalszy ciąg tej historii, proszę Państwa, Adam Łabęcki protestuje, w tej chwili położył się na torze i nie zgadza się z decyzją sędziego zawodów, pana Romualda Owsianego. Rzeczywiście bardzo to kontrowersyjna decyzja, nie chciałbym komentować tego, ale chyba tak nie powinno się robić. Najpierw wykluczenie Kalinowskiego, później decyzja, kiedy zawodnicy już byli przy taśmie, decyzja o wykluczeniu Łabęckiego. Takie sytuacje zdarzają się podczas meczów ligowych, ale chyba turnieje powinny być od nich wolne. Adam Łabęcki nie zamierza rezygnować. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Sytuacja się nie zmieniła. Adam Łabęcki nie zgadza się z decyzją sędziego. Tutaj zebrała się na murawie mocna grupa panów w pomarańczowych kostiumach. Nie wiemy, czy być może nie będą chcieli Adama Łabęckiego razem z motorem wynieść z toru żużlowego. Zobaczymy. Panie Adamie, krótkie pytanie. Co pan sądzi o tej całej sprawie i decyzji sędziego? Sędzia jest w tym układzie bardzo niepoważny, bo wykluczył mnie za nic, za to, że lekarz jest na piwie, a nie w parkingu. Był pan już na prowadzeniu w tym momencie i to sytuacja rzeczywiście dziwna. Tak się nie zdarza, żeby już przed startem odwoływać zawodnika. Ale jak długo ma pan zamiar protestować w takim razie? Do wieczora. Do skutku, tak? Oczywiście. Uważam, że obowiązkiem lekarza i kierownika zawodów było podejście tutaj do Adama właśnie i chociażby zapytanie się, czy wszystko jest okej. No ja, moje odczucie jest takie, że zostało to specjalnie jakieś zrobione i jest to nie fair. Nie fair. Ten wynik powinien być rozstrzygnięty na to, że w czteroosobowym składzie czy w trójkę tak jechali i to by było najbardziej sprawiedliwe. Tu podejrzewam, że chodzi o to, żeby wygrał miejscowy zawodnik, no nie wiem. Tak więc, proszę Państwa, zawody dzisiejsze przybrały zupełnie niespodziewany obrót. Najpierw główny faworyt Merwin Cox po defekcie motocykla stracił szansę na zwycięstwo w tym turnieju, chociaż uważany był za faworyta. Za to doskonały dzień miał Adam Łabęcki, który wygrywał każdy wyścig po kolei. Później nastąpiła ta kontrowersyjna sytuacja, wypadek. Wszyscy zawodnicy leżeli w biegu 17. Najpierw sędzia wykluczył Jacka Kalinowskiego za spowodowanie przerwania wyścigu. Później, kiedy zawodnicy trzej, Schofield, Łabęcki i Sawina byli już na starcie, nadeszła decyzja pana Romualda Owsianego, żeby wykluczyć Adama Łabęckiego, najlepszego zawodnika turnieju, aby go wykluczyć z turnieju za to, że nie stawił się na badanie lekarskie po tym wypadku do sędziego, który powinien dopuścić zawodnika do startu, a nie, że decyduje o tym sam zawodnik. Decyzja ewidentnie krzywdząca najlepszego zawodnika dzisiejszego turnieju Kamela. Ponieważ Adam Łabęcki, jak widzieli Państwo, protestował przez cały czas, nie chciał do końca zjechać z toru. Sędzia, broniąc swojego autorytetu, bez wątpienia dzisiaj mocno już nadwątlonego tą decyzją, przerwał zawody. Są przepisy, są reguły, z których ja muszę się ściśle trzymać. I w tym wypadku, zresztą jeden z kolegów, bodajże chronometrażysta, zauważył, że Łabęcki, jak szedł do telefonu, to nawet kulał. No jak mogę w takiej sytuacji? Ja bym momentalnie stracił licencję, proszę panów, w sytuacji, gdybym ja go bez badań
lekarskich dopuścił do biegu po tak groźnym upadku. Czy w swojej karierze sędziego spotkał się pan z takim wydarzeniem, z takim przypadkiem? Przyznam się szczerze, że nie i jestem bardzo zdenerwowany. Jest mi bardzo nieprzyjemnie, że tak to się wszystko zakończyło, ale powtarzam jeszcze raz. Ja go bez badań lekarskich dopuścić do biegu nie mogłem. Służba, która miała obowiązek usunąć Łabęckiego z toru, niestety była tak mizernie zabierała się do tego, że sami państwo wiedzieli, że w tej sytuacji już innej decyzji nie mogłem podjąć.